Nauka przywoływania. Wydaje mi się, że jest to najważniejsza komenda, jakiej trzeba psa nauczyć. Dlatego proszę pamiętać, to co będziemy robić dzisiaj, to jest nauka przywoływania, a nie przywoływanie. Proszę to robić w taki sposób, jak będę dzisiaj pokazywać, pamiętając, że dopóki pies nie nauczy się dobrze komendy do mnie, nie używamy jej w sytuacjach rozproszenia, czyli staramy się najpierw zrobić to dobrze w domu, dopiero później wychodzimy z tym ćwiczeniem na zewnątrz. Ja używam komendy do mnie. Może być to oczywiście komenda inna. Wróć, chodź. Natomiast dobrze jest, żeby to były słowa, które nie są na co dzień często używane. Masza. Tak ma to wyglądać. Pies przychodzi, siada przede mną i zostaje nagrodzony. Zanim psa nagrodzę, łapię go jedną ręką za obroże. Jest to dosyć istotna kwestia. Znam bardzo dużo piesków, które fajnie przychodzą na przywołanie, zjedzą smakołyk, nie dadzą się złapać i zapiąć na smycz, tylko uciekają. Więc pies naprawdę musi być przyzwyczajony do ręki, która sięga i łapie go za obroże. Do mnie. Do mnie. Pies musi usiąść na tyle blisko człowieka, żeby bez podchodzenia do niego można było sięgnąć i złapać go za obroże. Do mnie. W początkowej fazie nauki pies jak najbardziej może widzieć smaczek w ręce i nawet powinien. Do mnie. Do mnie. Z czasem utrudniamy sobie to ćwiczenie. Możemy na przykład wołać psa wtedy, kiedy nas nie widzi. Zasada żelazna obowiązuje taka. Pies musi przyjść na nasze przywołanie. Jeżeli akurat jest rozproszony, wołamy innym tonem, można zaklaskać. Masza, do mnie. Zagwizdać, zacmokać, zacząć uciekać, pies musi przyjść. Jeżeli będziemy ćwiczyć to odpowiednio, w psie wyrobi się tak zwana pamięć mięśniowa i po wielu powtórzeniach, po wydaniu komendy do mnie, zacznie biec w stronę właściciela, zanim w ogóle pomyśli, co robi. Do czegoś takiego dążymy. Ale bardzo jest ważne to, żeby właśnie pies zawsze przyszedł na tą komendę. Zawsze go musi spotkać coś przyjemnego. Najlepiej dać smakołyk. Jeżeli nie mamy smakołyka, można się bardzo ucieszyć. Zresztą w późniejszym czasie będziemy stosować nagradzanie zmienne, czyli czasami nagrodzimy, czasami nie. Czasami to będzie smakołyk, czasami to będzie nagroda słowna albo zabawka. Do mnie! Żeby wyrobić taką pamięć mięśniową, dobrze by było, żeby pies usłyszał przywołanie minimum 50 razy dziennie. Nie może to być na jeden raz, musi to być rozłożone na kilkanaście sesji przynajmniej, ale to 50 to jest minimum. Także do roboty i powodzenia.